Dany jest rąb, którego kąt ostry ma miarę 45 stopni, a jego pole jest równe 50 pierwiastków z dwóch. Oblicz wysokość tego rąbu. Czyli mamy taką sytuację. Jest jakiś rąb. Tutaj ma 45 stopni. Tu jest długość boku A. Jego pole wynosi 50 pierwiastków z dwóch, a my szukamy wysokości. My szukamy wysokości. Jak tego dokonać? Zobaczmy, poprowadźmy sobie może tę wysokość. Pole zapiszemy obok. Poprowadzimy sobie tutaj wysokość. Niech to będzie wysokość x. Zobaczmy, jeżeli tu jest 45 stopni, wysokość pada pod kątem prostym, to i tutaj musimy mieć 45 stopni. Zatem to jest trójkąt równoramienny. Zatem tu mam x i tutaj mam x. X-a obliczymy sobie sinusa. Sinus 45 stopni to jest x do a. Pierwiastek z 2 na 2 to jest x do a. Wyznaczamy x, czyli mnożymy na krzyż. 2x to jest a pierwiastków z 2, dzielimy przez 2. X to jest a pierwiastków z 2 na 2. Zobaczmy, mamy wysokość i mamy podstawę a. Pole rąbu to jest podstawa razy wysokość, czyli a razy h. Są też inne wzory na pole rąbu, ale stosuję akurat ten z podstawą i z wysokością, bo szukam wysokości. U nas a niech zostanie, albo wyznaczmy sobie może a w zależności od x, czyli z tego wzoru wyznaczę sobie, czy jak mam 2x równa się a pierwiastków z 2, wyznaczymy sobie nasze a, czyli podzielimy stronami przez pierwiastek z 2. Mamy 2x przez pierwiastek z 2 równa się naszemu a. Usuwam niewymierność z mianownika. Mamy 2 pierwiastki z 2x na 2, czyli po prostu x pierwiastków z 2 to jest nasze a, bo te dwójki się skróciły. Czyli nasze a to jest x pierwiastków z 2, a x to jest wysokość, której poszukujemy. Czyli piszemy sobie za a, wstawiam x pierwiastków z 2 razy h, czyli razy wysokość, czyli razy nasz x. I to musi dać nam 50 pierwiastków z 2. 50 pierwiastków z 2. Teraz zobaczmy, x razy x to jest x kwadrat pierwiastków z 2 daje nam 50 pierwiastków z 2. Dzielimy sobie stronami przez pierwiastek z 2, mamy x kwadrat to jest 50, czyli x to jest pierwiastek z 50, czyli pierwiastek z 25 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2. I mamy x, odpowiedź, nasza wysokość, czyli x, czyli równa się 5 pierwiastków z 2.